chciałem zapytać o to, dla kogo jest ta książka? Jak sobie wyobrażałaś krąg odbiorców? Bo teksty apokryficzne, gnostyckie były dla wtajemniczonych, dla nielicznych. Czy ty też zakreśliłaś takie wąskie koło? To tylko dla kobiet przeżywających macierzyństwo? No, książka w dedykacji ma już jakby określonego odbiorcę, takiego głównego, czyli dla kobiet. Tam jest dla kobiet, których nie ma, co jest jakoś tam ważne, bo potem rozwijam ten wątek, których nie ma. Natomiast ten apokryf, który gdzieś tam jest w podtytule, to jest no, coś, co ogrywam w tej książce. Taka różnica między kanonem, tym, co jest jakoś przyklepane przez tradycję, przez sposoby jakby mówienia, a apokryfem, czyli czymś no tak etymologicznie niejawnym i skrytym, tak? I mam wrażenie, że macierzyństwo, które jest głównym tematem tej książki, jest wciąż niejawne, skryte, mimo że to jest doświadczenie, no w gruncie rzeczy, jak pisała Dominika Dzikowska, jedna z moich bohaterek, dotykające każdego, bo jeżeli nie rodzi, no to przynajmniej się urodził, czyli jakby poród, macierzyństwo jakoś jest uniwersalne. Pojawia się też nowe znaczenie apokryfu. Apokryf jako coś zrywającego z kanonem, coś obok kanonu. Dla mnie ta książka jest też takim zerwaniem z polonistycznym kanonem, z stylem uczonej rozprawy. Widać, że woli coś bardziej elastycznego, coś, co jest na pograniczu wiersza, prozy poetyckiej, dziennika. To jest też zerwanie z pewną manierą takiej uczoności polonistycznej. Tak, to na... jak to odczuwałaś, jak sobie myślałaś o tym? Ja sobie teraz to odczuwam bardzo mocno. Znaczy, śmieję się, że to po wielu książkach, które napisałam, czy tam kilku, to ja się czuję, jakbym miała debiut właściwie, bo jest to forma, no, która się może zaczynała już w stratygrafiach. Taki esej, który jednak przemyca jakieś autobiograficzne treści, ale tam to było tylko przemycanie. Tutaj rzeczywiście ta intymność jest bardzo daleko posunięta dla mnie, przynajmniej ja to tak odczuwam i bardzo boję się odbioru, zwłaszcza tych osób najbliższych, o których piszę, a które jeszcze książki nie widziały, więc to jest tak. I to jest właśnie też może ten apokryf, coś, co było ukrywane przeze mnie, no a teraz wyszło na jaw. No i też ta książka jakby, ona jest pisana od wielu lat jakoś tam, na marginesie. To znaczy pierwsze szkice powstawały, kiedy byłam tą uczoną panią doktoryzującą się i jakoś idącą w naukowość. I nagle pojawiły się dzieci. No i to się wszystko zmieniało. To znaczy już jestem chyba dosyć daleka od tej naukowości, która kiedyś tam była w tym moim pisaniu i starałam się na każdej kartce niemal z tym walczyć. Tak? Myślę, że ważne w tej książce jest, że inspiruje ciebie, inspiruje potem czytelnika, to co wiąże się z mistyką. Tropisz boczne odnogi religii, te wszystkie mistycyzmy ocierające się o herezję, jakby naruszające dogmat. Czy tam szukasz miejsca dla siebie? Wybacz, to może zbyt osobiste pytanie. Czy tak budujesz też własną, odrębną religijność, duchowość, tak jak wcześniej zbudowałaś własną, odrębną poetyckość, no i właśnie odrębną, krytyczną literackość? Ale jeszcze jest coś, co się otwiera na specyficzną religijność. O, strasznie trudne pytanie, tak. Tak. Może nie to znaczy, powinno baść, przepraszam. No na pewno tam w którymś szkicu pojawia się ja dziewczynka, która miała właśnie takie mistyczne odjazdy i tak naprawdę ja, mama trójki dzieci, nie jestem strasznie wcale daleka od tej dziewczynki. Ten wątek mistyczny, właśnie mistycyzmu kobiecego, takiego znowu apokryficznego, niekanonicznego, mimo że część mistyczek została ogłoszona doktorkami kościoła i tak dalej, ale ten wątek mnie bardzo interesuje i wydaje mi się, że on też się, ja starałam się to tak połączyć, macierzyństwo z mistycyzmem jakoś, bo tak naprawdę wiele jakby też moich doświadczeń z macierzyństwem no, było na pograniczu jakichś tam religijnych cudów i tak dalej. To oczywiście jest w książce przemycone, żebym nie wyszła na jakąś szaloną oszołomkę i tak dalej, ale to jest w książce i na pewno jak się tam dobrze poskrobię, to się tam znajdzie. Powiem ci, Asiu, o czym myślałem, a propos tego i jeszcze czegoś.
Mianowicie takim człowiekiem, który kilkadziesiąt lat wcześniej zaczął zrywać się z polonistyczną układnością i przewidywalnością był Andrzej Falkiewicz, który nagle zaczął tworzyć jakiś dziwny, wsobny, własny język i kobietę w sobie odnajdować. I często tę kobietę dopuszcza do głosu. No jest też mistyczny bardzo w mistyczny. I nagle ty piszesz o Teresie Zawiejskiej, ty piszesz o Janie od Krzyża i bardzo tam ciebie to nie są tylko jakieś ozdobniki czy popisy erudycyjne. Znaczna część twojego jakby języka i świata gdzieś tam z tego wyrasta i nagle sobie pomyślałem o zbieżności. Mhm. Chciałem ciebie zapytać, czy Falkiewicz coś dla ciebie znaczy? Znajdujesz jakieś łąki między myślałem, między swoim a jego pisaniem? To znaczy tak, na pewno znaczy i na pewno Ledwie mrok to jest książka, do której powracam i mam ją gdzieś tam zawsze w pamięci i być może właśnie, może się kiedyś jakoś zmierzę z tą jego kobiecością. Co ciekawe, kiedy kończyłam tę książkę, to również pracowałam nad korektą książki Falkiewicza, więc być może jakoś jakoś się tam spotkaliśmy. No Falkiewicz wiadomo, jest też ważny przez bycie w kręgu karpowiczologów, wiem jak to nazwać, fanów, no gdzie ja też przebywam jakoś. Ostatnio może mniej i w tej książce właściwie Karpowicza jest malutko, chociaż też tam coś nawiązuje, bo Karpowicz jest drugim takim człowiekiem, który odkrył właśnie jakby ten język macierzyństwa dla siebie. Bardzo dużo w odwróconym świetle właśnie jest tej płodności, macierzyńskości, porodu, połogu. Też akurat w tej książce nie ma tego szkicu, było w stratygrafiach już. Był szkic, gdzie ja połączyłam jakby pisanie o Karpowiczu z pisaniem o takim moim intymnym jakby doświadczeniu porodu jednego z więc no tak. Widzę. Już nie wspominając o Miłobędzkiej, jakby to jest to trzecie nazwisko najważniejsze. No Miłobędzka. Bardzo chciałam, żeby było o niej jak najwięcej, bo to jest właśnie język tego macierzyństwa chyba mi najbliższy. To znaczy, jak tak czytam, zwłaszcza teraz się trochę tego więcej pojawia w literaturze, to no, nikt nie przeszedł jakby dalej niż Miłobędzka jeszcze w latach bardzo dawnych, tak? I też tomik Miłobędzkiej, te pierwsze Dom pokarmy, pokrewne, to był tomik, który ja czytałam jeszcze w liceum, jak ona nie była jeszcze zbyt znana w ogóle, tak w takim szerokim. I pamiętam, pamiętam też to pierwsze doświadczenie zetknięcia właśnie, jak można pisać o takich doświadczeniach, które mnie wtedy w ogóle nie interesowały, tak?